Subskrybuj nasz kanał na YouTube i koniecznie kliknij dzwoneczek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Umiłowani wierni, nasz Pan Jezus Chrystus przestrzega nas, byśmy uważali, kogo słuchamy. Jeżeli ktoś jest dla nas autorytetem, kogoś słuchamy nauk, za kimś podążamy, powinniśmy badać, jakie są owoce jego życia, bo po owocach się poznaje. Wiemy, jakie owoce dobre może człowiek zrodzić, bo znamy 12 owoców Ducha Świętego. Przypomnę je teraz. Jest to miłość, radość, pokój, cierpliwość, łaskawość, dobroć, uprzejmość, cichość, wierność, skromność, wstrzemięźliwość i czystość. Oczywiście nie każdy te owoce będzie miał w tak wysokim stopniu, ale na pewno po takich owocach poznaje się człowieka. Im ktoś dla nas jest większym autorytetem, im bardziej wnika w naszą duszę i ma na nas wpływ, tym bardziej powinniśmy badać, jakie są owoce tej osoby. Czy wydaje te wymienione przeze mnie owoce? A nade wszystko największym owocem, jak pisał święty Franciszek z Salezy, jest miłość, bo miłość jest owocem wszystkich owoców. A więc każdy z tych owoców, które rodzimy, powinien być rodzony w miłości. Ale chciałbym powiedzieć dzisiaj, opierając się właśnie na tym fragmencie Ewangelii, o tym, byśmy badali także swoje postępowanie. Trudniej jest zbadać czyjeś postępowanie, bo nie znamy intencji, nie znamy wewnętrznej pobudki danego człowieka. Możemy ocenić tylko po zewnętrznych przejawach i dlatego jest to trudniejsze. Ale powinniśmy także badać siebie, jakie my owoce rodzimy, bo po owocach się poznaje człowieka, a więc także powinniśmy zastanawiać się, jakie my owoce wydajemy. Czy my dobrze postępujemy? Jakie jest nasze postępowanie? A po owocach się je poznaje. A więc w naszym życiu także powinniśmy badać nasze wybory, naszą postawę, czy ona rodzi dobre owoce. Będzie nam wtedy też łatwiej ocenić czy zbadać, jakie inne owoce rodzi z naszych bliźnich, którzy są obok nas. Święty Franciszek Salezy w Traktacie o Miłości pisze takie bardzo ważne wskazanie dla nas. Jeśli jakieś dzieło nie jest dobre samo w sobie, jeśli nie jest ozdobione miłością, jeśli intencja nie jest pobożna, to nie zostanie ono uznane za dzieło dobre. Jeszcze raz powtórzę, bo te trzy warunki muszą być spełnione, żeby dzieło było dobre. Samo dzieło w sobie musi być dobre, a więc każdy czyn zły, nawet jeżeli będzie mieć cel dobry, nie będzie dobry, bo same dzieło musi być dobre. Kradzież nigdy nie będzie dobra. Nawet jeżeli będziemy kraść, jak to przywołujemy często z literatury, te postacie jak Robin Hood, by komuś, kogoś wesprzeć. Nie jest to dobre działanie, bo sam czyn jest zły. A więc samo dzieło, sam czyn musi być dobry, ale to jeszcze nie wszystko. Musi być ozdobiony miłością, a więc z miłości musi być wykonywany. I intencja jego musi być pobożna, a więc też dobra, żeby czyn był dobry. I żeby to zrozumieć, święty Franciszek Salezy przytacza taki przykład. Jeśli poszczę, ale moją intencją jest oszczędzanie, mój post nie jest dobry sam w sobie. Jeżeli poszczę z powodu ćwiczenia się we wstrzemięźliwości, ale moją duszę obciąża grzech śmiertelny,
to takiemu postowi brakuje jakości, gdyż jedynie miłość nadaje jakość temu, co robimy. Jeśli poszczę jedynie ze względu na okoliczności zewnętrzne i dla towarzystwa, to nie ma w tym dobrej intencji. Ale jeżeli poszczę ze względu na wstrzemięźliwość, trwam w Bożej łasce i przez tę wstrzemięźliwość mam intencję podobania się boskiemu majestatowi, to dzieło to będzie dobrą monetą, dzięki której pomnaża się we mnie skarb miłości. A więc na przykładzie postu święty Franciszek wytłumaczył, że podejmowany się czyn nie musi rodzić dobrych owoców, a wręcz może często zrodzić złe. Jeżeli nie będzie dobry sam w sobie, nie będzie ozdobiony miłością, a więc w stanie łaski uświęcającej czyniony, i nie będzie z intencją dobrą, a więc pobożną, a więc ze względu na Pana Boga czyniony. Bo pościć można, żeby się przypodobać innym, dla pychy własnej. I nie jest to dobry post. Można pościć w grzechu ciężkim, a trzeba zerwać z grzechem, żeby najpierw podobać się Panu Bogu. Bo jeżeli nie potrafimy zerwać z grzechem, nie potrafimy tego uczynić dla Pana Boga, to co to jest ten post, który ofiarowujemy? Chociażbyśmy mogli mieć szczere i piękne intencje i za pobożnych uchodzić. To przecież jeżeli nie zrywamy z grzechem dla Pana Boga, a wiemy, że grzech śmiertelny jest podeptaniem przykazań Bożych, jest wymierzony w Pana Boga, jak osoba w grzechu śmiertelnym może wydać dobry owoc żyjąca? Nie może. A więc spełniając tylko te warunki, mówimy o dobrym, pięknym owocu. Inaczej będzie on albo popsuty i zły, albo nie będzie tak piękny, jak moglibyśmy ofiarować go Panu Bogu. A więc badajmy swoje uczynki i postępowanie, swoją intencję, czy jesteśmy pełni miłości, napełnieni łaską miłości, która pochodzi od Pana Boga, i starajmy się rodzić w ten sposób dobre owoce. I także badajmy, czy inni, którzy dla nas są autorytetami, których słuchamy, takie owoce rodzą, byśmy nie szli za drapieżnymi wilkami, którzy w owczej skórze chcą nam się przypodobać. A wielu jest teraz takich. Amen. Subskrybuj nasz kanał na YouTube i koniecznie kliknij dzwoneczek. Polub, wspieraj, podaj dalej.